Tak teraz czy o czymś innym? Panie Tomku, ciągnijmy przyczepy. Przyczepy. Dobra, bo spalaczmy. słuchacz nas zapytał. Nasz nas zapytał. Nasz słuchacz nas zapytał. Pięknie. <grych> y, czy o przyczepy kempingowe? Więc generalnie przepis mówi, że my możemy y, y, ciągnąć przyczepę lekką do 750 kg. I tak było do 2013 roku. W 2013 roku nastąpiły zmiany w przepisach i teraz przepisy mówią, że. Pojazdem samochodowym, czyli my samochodem osobowym możemy ciągnąć każdą przyczepę pod pewnymi warunkami. Po Pierwszy warunek, nie możemy nasza wspólna masa, DMC, nasze wspólne, dopuszczalna masa całkowita, nie może przekraczać 4 tony 250 kg. Czyli jeżeli mamy przyczep, samochód, na przykład 2 tony DMC i przyczepę 1 tona, to możemy to spiąć razy możemy to holować. Do niektórych przyczep może nam być potrzebna kategoria B plus E, czyli Samochód osobowy, plus przyczepy. Ale do tego za chwilkę. Rozporządzenie ministra infrastruktury, tam trzeba szukać wszystkich informacji. W paragrafie trzecim opisuje, jakie przyczepy możemy holować. Teraz podam taki przykład. Jeżeli mamy auto, które waży 2,5 tony, DMC 2,5 tony, to jest w dowodzie rejestracyjnym zapisane, i też zapisana jest w dowodzie rejestracyjnym w rubryce 01 dopuszczalna masa całkowita przyczepy, którą możemy ciągnąć z spiąć z tym autem. I teraz jeżeli mamy ten samochód, o którym mówiłem, 2,5 tony, patrzymy w rubrykę 01, tam jest wpisane tona 700, czyli razem nasz zestaw waży 4,2 tony i taki zestaw możemy ciągnąć ze sobą, tak? 2,5 tony i przyczepa tona 700, nie 750 kg jak było do tej pory, tylko możemy ciągnąć każdą przyczepę zgodnie z tymi warunkami. Teraz mamy samochód, który jest samochodem ciężkim, dużym, terenowym i waży 2 tony, tony 900. Patrzymy w rubrykę DMC przyczepy. Tam możemy ciągnąć na przykład przyczepę 2 tony. Ale już jeżeli przypniemy taką przyczepę, której DMC jest 2 tony, razem ważymy 4 tony 900. Przekraczamy 4,250, więc musimy mieć kategorię B plus E. Możemy do tego samochodu, który waży 2,9 tony, przypiąć przyczepę maksymalnie taką, żeby nasze DMC nie było większe niż 4,250. Kropka, koniec, panie litości. Ho! Udało się. Zrealizowaliśmy. Ale, ale, ale tak dobrze to poszło? Dobrze? dobrze? Niech nie? mnie pan nie pyta, czy zrozumiałam, dobrze? Dobrze. Ja, bo to jest skomplikowane, naprawdę. Odsyłam wszystkich, którzy są zainteresowani, do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia i tak dalej, w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich yy, niezbędnego wyposażenia, artykuł numer 3, 4, 5. Koniec. Jakoś tak to jest. Dobrze.